Ponieważ rzeczywiście jakby jest to w takiej sytuacji, że właściwie moje wystąpienie już się powinno skończyć, a ja je dopiero zaczynam, to będę bardzo omawiał to złożone zagadnienie po łebkach. Proszę wybaczyć, ale opieram się tu głównie na naszych badaniach stoczni realizowanych we współpracy i na zlecenie Fundacji Orange, bo my z Orange Polska pracujemy bardzo dużo, między innymi w kontekście właśnie kwestii wykluczenia cyfrowego i opracowaliśmy taki raport, który jest dostępny dotyczący tych kwestii, który jest dostępny na stronie Fundacji Orange. On się nazywa Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce i coś tam dalej, długi tytuł, nie ma to znaczenia, można go znaleźć tam. I jeżeli ktoś by uznał, że te różne rzeczy, które mają, są zbyt złożone, skomplikowane, niejasne i tak dalej, to myślę, że tam można przynajmniej część odpowiedzi znaleźć. I to, co będę mówił, będzie oparte na danych, przeglądzie wyników badań dotyczących wykluczenia cyfrowego w Polsce, jak to obecnie wygląda teraz. Mam bardzo specyficzny czas, pandemia bardzo dużo zmieniła pod tym względem, a także na danych, które pochodzą z sieci Orange Polska, która jest największym, to firma jest największym telekomunikacyjnym operatorem, jeżeli chodzi o właśnie dostarczanie internetu, zwłaszcza stacjonarnego, więc myślę, że to są dane interesujące dla wszystkich. Niestety nie część z nich jest taka poobcinana trochę, to znaczy bez konkretów, jeżeli chodzi o tam etykiety tych danych, bo nie mam pozwolenia, żeby pokazywać wszystko, ale myślę, że jeżeli chodzi o naszą dyskusję, to będzie to wystarczająco, mam nadzieję, interesujące. I zacznę od odpowiedzi na pytanie, które padło na początku, skoro mamy mało czasu, żeby przynajmniej ta odpowiedź padła. Z wykluczeniem cyfrowym jest tak, że bez wątpienia jest to jeden z najważniejszych, no właściwie najważniejszy, ja bym powiedział w tej chwili, aspekt dyskusji o wykluczeniu w ogóle. Dlaczego on jest taki ważny? Z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że wykluczenie cyfrowe jest obecnie jednym z motorów, że tak powiem, wykluczenia społecznego w różnych wymiarach. To wykluczenie cyfrowe, ono można je definiować na różne sposoby, ono ma różne odcienie, bo to dotyczy braku usług, braku dostępu do usług, może dotyczyć braku sprzętu, może dotyczyć złej jakości usług, ale też może dotyczyć takich miękkich rzeczy, mówi się o takim miękkim wykluczeniu cyfrowym, jak brak umiejętności, złe nawyki korzystania z usług cyfrowych, czy deficyt motywacji, czy różne inne tego rodzaju miękkie kwestie, które mają kluczowe znaczenie i one się przekładają zarówno na poziomie indywidualnym, jak i na poziomie zbiorowym, to znaczy na poziomie społeczności lokalnych, przekładają się, nazwijmy to, na szanse życiowe lub też w przypadku, jak mówimy o społecznościach, to na szanse rozwojowe, w bardzo bezpośredni sposób. I to jest w różnych badaniach, których tu nie mam czasu przytaczać, są dokumentowane te związki i one są coraz silniejsze, coraz bardziej też oczywiste. Myślę też, że nie potrzebujemy wielkich dowodów na to, że rzeczywiście taki związek istnieje, bo ten czas pandemii był takim okresem, kiedy każdy z nas mógł się na własnej skórze przekonać, że to wykluczenie cyfrowe może mieć nie tylko takie decydujące znaczenie dla naszych szans życiowych, ale w ogóle może generalnie decydować o naszym przeżyciu. Taki był moment rzeczywiście w ostatnich 3 latach, kiedy bardzo dobitnie mogliśmy się wszyscy o tym przekonać. I w tym kontekście, jak o tym pomyślimy, to te zróżnicowania, które tutaj na mapie przedstawiłem w samym dostępie i do infrastruktury umożliwiającej łączenie się z usługami cyfrowymi oraz jakości tej infrastruktury. Ta mapka pochodzi z naszych badań właśnie dla Fundacji Orange. Ona odzwierciedla zarówno różnice w dostępie, jak i różnice w jakości dostępu do sieci. Te różnice no, stają się po prostu bardzo, bardzo ważnym wyznacznikiem tego, jaka czeka nas przyszłość. I dlatego właśnie to wykluczenie cyfrowe jest tak ważne. Ono jest ważne także dlatego, że jak dowodzą badania, włączenie cyfrowe, czyli przeciwieństwo wykluczenia cyfrowego, jest bardzo ważnym pośredniczącym czynnikiem,
włączenia w każdej innej sferze. Krótko mówiąc, mając dostęp do usług cyfrowych, mamy większe szanse na to, statystycznie rzecz biorąc, że będziemy aktywni także poza tym kontekstem cyfrowym, także w świecie realnym więc krótko mówiąc, bezwzględnie jest to ważne. I tutaj krótka odpowiedź na pytanie o to, jak obecnie wygląda to w Polsce. W Polsce wykluczenie cyfrowe bywa definiowane głównie przez pryzmat właśnie dostępu do usług. I to jest jakby zrozumiałe, bo to jest taki pierwszy punkt oporu, że tak powiem, pierwszy problem, który należy rozwiązać, żeby o wykluczeniu cyfrowym nie musieć mówić. Ale rzecz w tym, że ten problem jest w jakiejś części, można powiedzieć, rozwiązany, a w każdym razie nie jest najbardziej palący. To nie znaczy, że on nie jest w ogóle palący z punktu widzenia dyskusji o równych szansach, bo na przykład na wejściu do pandemii było tak, że 20 mniej więcej 5% najuboższych gospodarstw domowych, czyli takich w Polsce, które się mieszczą w pierwszym kwintylu dochodów rozporządzalnych, nie miało dostępu do internetu. A ponieważ na poziomie ogólnych statystyk możemy sobie powiedzieć, że w zasadzie nie jest to już podstawowy problem, bo ponad 90% gospodarstw domowych ma dostęp do sieci, no to łatwo po prostu zapomnieć o tych takich niszach społecznych, gdzie ten problem wciąż jest ważny, wciąż istnieje, jest podstawowy. Więc to nie jest tak, że to nie jest ważny problem, ale wydaje się, że w Polsce już obecnie nie jest to najważniejszy problem. Dlaczego nie jest najważniejszy? Dlatego, że inne problemy są jeszcze ważniejsze, które są związane z wykluczeniem cyfrowym. To znaczy te, które się składają na to, co definiowałem jako wykluczenie miękkie. Jeżeli chodzi o sam dostęp do usług, jak porównujemy się na przykład lubimy się porównywać do Europy, więc porównajmy się do Europy, więc na tym poziomie, zwłaszcza w ostatnich czasach dokonaliśmy, w ostatnich kilku latach, także dzięki programom operacyjnym, tym cyfryzującym, dokonaliśmy znaczącego takiego infrastrukturalnego postępu, że tutaj się sytuujemy na poziomie tego twardego wykluczenia, czy też twardego włączenia, sytuujemy się mniej więcej na poziomie europejskiej średniej, tak jeżeli chodzi o takie miękkie czynniki, czy my potrafimy korzystać z tej sieci, czy z tych usług cyfrowych, jaki jest poziom naszych kompetencji cyfrowych, jakie są nasze motywacje, czy jesteśmy w stanie w sposób odpowiedzialny korzystać z tych usług. Pod tymi względami jednoznacznie wypadamy bardzo niekorzystnie na tle całej Unii Europejskiej i na przykład pod względem poziomu kompetencji cyfrowych to ścigamy się wśród wszystkich krajów 27 Unii Europejskiej tylko z Bułgarią i Rumunią, to znaczy wyprzedzamy te kraje i jest pod tym względem naprawdę bardzo źle i jest stabilnie źle. I dlaczego to jest ważne, że jest stabilnie źle? Dlatego, że jak powiedziałem, pandemia to był taki czas, kiedy bardzo wielu z nas musiało uczynić taki skok technologiczny i jakby bliżej się zapoznać z tymi usługami cyfrowymi, i stał się to w pewnym momencie taki właściwie no taki podstawowy kanał dla wielu jakby komunikacji ze światem i jakiejś interakcji ze światem, czy to w pracy, czy to na poziomie zakupów, jakichś obowiązków domowych, umawiania się do lekarzy, udziału w kulturze i tak dalej. To był taki czas, jeszcze będę o tym mówił, kiedy wielu z nas musiało się z tym zmierzyć, musiało się tego nauczyć. Niektórzy, całkiem spora część z nas, różne rzeczy robiła wtedy po raz pierwszy, na przykład 50% według wyników naszych badań, mniej więcej połowa osób, które już korzystały z internetu, pierwszy raz w tym okresie skorzystało na przykład z wizyty lekarskiej online. 1/4 nauczyła się uczestniczyć w spotkaniach czy wydarzeniach różnych online. 20% z nas po raz pierwszy jakby uczestniczyło w jakimś kulturalnym wydarzeniu za pośrednictwem sieci. Więc to był czas wielkiej nauki, ale przy tym poziom naszych kompetencji cyfrowych mierzony w innych badaniach właściwie nie zmienił się. To znaczy wciąż mniej więcej 60% z nas nie ma według wyników badań
nawet podstawowych kompetencji cyfrowych, w związku z tym nie jest w stanie odróżnić na przykład również tego informacji prawdziwych od informacji fałszywych. Albo nie jest w stanie stwierdzić, czy właśnie nie są nabierani. Jak przyglądamy się na przykład w badaniom wiktymizacyjnym w Polsce obecnie, to takim najczęściej raportowanym w badaniach, a nie po prostu w statystykach policyjnych, typem przestępstw, z którym się ludzie spotykają, to nie są przestępstwa polegające na tym, że ktoś komuś tam ukradł portfel czy coś takiego, tylko są przestępstwa polegające na kradzieży tożsamości, kradzieży danych albo próbie wyłudzenia, często skutecznej. Wszyscy się z tym prawdopodobnie na co dzień spotykamy, z takimi próbami, więc generalnie w tym kontekście to, że my nie potrafimy tego używać, jest olbrzymim problemem. Ale co jeszcze się zmieniło w pandemii? W pandemii się zmieniło to, że internet w znacznym stopniu zagościł na wsi, także w takich bardziej peryferyjnych lokalizacjach, tam gdzie wcześniej to było bardzo rzadkie, jak mierzy się to, nazwijmy to, w odniesieniu do takich centrów lokalnych, to warto zauważyć, że wzrost transferu danych w sieci mobilnej, to akurat mierzyliśmy to oczywiście dla tego jednego operatora, o którym mówiłem, ale myślę, że to jest trend powszechny, że on był największy tam, gdzie generalnie było najtrudniej z dostępem stacjonarnym i generalnie gdzie było najdalej do tych centrów regionalnych. Więc generalnie to była taka przyspieszona internetyzacja, ucyfrowienie tych społeczności, nazwijmy to, dalej od szosy przede wszystkim. Ale też jak spojrzymy na geografię tego, to widać, że ten wzrost nie był równy i był w różnych miejscach, w różnych częściach kraju był bardzo zróżnicowany, a różnice te terytorialne, teraz chwileczkę przeskoczę do takiego wykresu, ten wykres nie pokazuje wzrostu zużycia danych, on pokazuje wzrost różnic terytorialnych w poziomie korzystania z tych danych. To jest na poziomie, to jest taki wskaźnik, który się nazywa rozstępem ćwiartkowym, tego jak wzrost ćwiartkowy w intensywności konsumpcji danych, czy przesyłu danych per capita na poziomie powiatów w Polsce. I on generalnie, im jest wyższy ten wskaźnik, tym wyższe są różnice pomiędzy takimi miejscami w Polsce, gdzie tych danych przesyłano najwięcej, a takimi, gdzie przesyłano ich relatywnie mniej. Więc krótko mówiąc, to był czas przyspieszonego ucyfrowienia i takiej szkoły, nazwijmy to, korzystania z tych usług cyfrowych, ale zwłaszcza dla tych, którzy już wcześniej z nich korzystali. I w tym wyścigu, nazwijmy to, ci, którzy są, tak, różne grupy defaworyzowane, takie, które nie miały wcześniej, czy w ograniczonym stopniu miały doświadczenia związane z korzystaniem z tego rodzaju usług, jakby coraz bardziej zostały w tyle. No. I pojawiły się także nowe zjawiska, oprócz tych, o których już mówiłem, negatywnych, można powiedzieć na przykład o zjawisku, które właściwie do tej pory się nie doczekało jeszcze poważnych badań, zjawisku uzależnienia od internetu. 1/3 osób, które my pytaliśmy, dorosłych, które pytaliśmy w naszych badaniach, stwierdziła, że dotyczy ich ten problem już w tej chwili, uzależnienia od różnych treści cyfrowych, usług cyfrowych i internetu, a w przypadku dzieci ten problem jest w ogóle niezbadany, natomiast jako rodzic stwierdzam z całą pewnością, że jest bardzo poważny i należałoby się nim zająć. I te różnice wszystkie jakby należy wziąć pod uwagę w równym co najmniej stopniu, a być może nawet w większym stopniu niż same różnice w poziomie dostępu do internetu, pomijając oczywiście pewne szczególne nisze, dla których powinny być dedykowane działania o osobnym, nazwijmy to, charakterze. Jeszcze podsumuję za chwilkę takie rekomendacje, które my byśmy formułowali w odniesieniu do tego. I teraz ostatni slajd, któremu będą właśnie towarzyszyć ta opowieść o rekomendacjach.
odnosi się bezpośrednio do tytułu naszego tego wystąpienia. Tytuł nie został przeze mnie wymyślony, ale robiłem wszystko, żeby zrozumieć, jakby próbować się odnieść do niego. Więc jeżeli myślimy o wykluczeniu cyfrowym i o cyfryzacji jako takim remedium, to można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie trafnie postawiona diagnoza, jest, czy założenie w tym tytule, dlatego że to, co jest ważne w cyfryzacji, to jest to, że jest to właściwie nie tylko jedyny w tej chwili taki bardzo bezpośrednie narzędzie, w jakie my możemy wpływać na zdolność, na kształtować szanse życiowe ludzi, czyli kształtować ich szanse na włączenie społeczne, ale jest to też paradoksalnie jedyne remedium na wykluczenie, na różne problemy związane z wykluczeniem cyfrowym. W tym sensie nowe technologie są remedium na wykluczenie cyfrowe, ale też mogą być remedium na siebie same, że tak powiem. To znaczy mogą być remedium na te wszystkie problemy, o których rozmawialiśmy, o których wcześniej mówiłem, które dotyczą cyfryzacji bez głowy, że tak powiem, tak? Czyli takiej cyfryzacji, do której my nie jesteśmy przygotowani, takiej, którą teraz mieliśmy trochę do czynienia, takim przyspieszonym zanurzeniem w ten cyfrowy świat bez odpowiedniego przygotowania. Natomiast tutaj temu towarzyszy taki obrazek młotka i ten obrazek młotka jest tutaj umieszczony, dlatego że oczywiście nawiązuje do tego słynnego powiedzenia, że to może być zarówno narzędzie użyteczne dla nas, jak i narzędzie zbrodni. Tak? No i to, tak samo jest z tymi nowymi technologiami. Więc generalnie trzeba bardzo, bardzo uważać, bo one mogą być narzędziem dającym na przykład szerszy dostęp do edukacji, ale na razie to, szczerze mówiąc, dotyczy głównie takich, którzy mają już teraz wyższy kapitał kulturowy. Mogą nam dawać dostęp do informacji, ale też mogą być źródłem dezinformacji i tak dalej, i tak dalej. Jakby to wszystko są, jakby to jest wszystko jakby takie bardzo chwiejne szale, które musimy bardzo uważnie tutaj ważyć, żeby nie zrobić sobie krzywdy tymi technologiami, że nie wspomnę już o, bo nie mamy na to czasu, o ostatniej dyskusji o sztucznej inteligencji. Więc krótko mówiąc, jeżeli to, że bezwzględnie nowe technologie i cyfryzacja jest odpowiedzią zarówno na problem związany z nierównościami cyfrowymi, jak i problem nierówności społecznych i mogą być narzędziem upodmiotowienia, ale trzeba to robić w sposób świadomy, potrzebna jest aktywna polityka cyfrowa, nie tylko na takim narodowym poziomie, ale na poziomie wręcz globalnym, bo część z tych usług to są usługi świadczone na poziomie globalnym, więc to musi być bardzo skoordynowane i ta polityka nie może się ograniczać. To jest to chyba jedyny taki takeaway, który chciałbym, żeby wszyscy wzięli z tego spotkania, że to nie może się ograniczać do kładzenia kabla internetowego, co do tej pory jakby jest naszym głównym takim leitmotywem tej dyskusji o polityce cyfrowej. Generalnie bardzo ważna jest edukacja, budowanie świadomości, promowanie kreatywnych, prospołecznych rozwiązań, aktywna kontrola zagrożeń związanych z rozwojem usług cyfrowych i koordynacja. I na koniec ważne jest to, że nie ma jednej strategii dla wszystkich. To znaczy te działania muszą być profilowane dla różnych grup docelowych. Jeżeli jesteśmy w stanie profilować wyborców przez Cambridge Analytica, aby doprowadzić do Brexitu, to myślę, że jesteśmy w stanie profilować ich, jeżeli chodzi o różne usługi, o różne działania służące przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu. To chyba tyle. Dziękuję.